Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w First Looku najnowszego dodatku The Sims 4 Licealne Lata. Nie było mnie tutaj troszeczkę z Wami, za co przepraszam, ale no niestety prywatnie trochę miałam małych komplikacji, mniejszych i większych. Pochorowałam się ja, pochorował się mój psiak, więc te ostatnie dwa tygodnie mieliśmy takie totalnie wyjęte z życia. No więc chciałam Wam właśnie powiedzieć, że tak powoli wracam do formy, wracam do nagrywania i mam nadzieję, że Wy również wrócicie razem ze mną na kanał. I kochani, zaczynamy dzisiaj od przeglądu właśnie licealnych lat. Zrobimy sobie przegląd kasa, zrobimy sobie przegląd trybu budowania, kupowania. Aż się odzwyczaiłam od tego mówienia do mikrofonu. Dwa tygodnie nie siedziałam przy stacjonarce i tak powiem Wam, że no odzwyczaiłam się. Ale dobra, już dosyć o mnie. Czas teraz na przegląd najnowszego dodatku. Ja jestem mega podekscytowana, bo na początku w ogóle wydawało mi się, że to może nie być coś, co mi się spodoba, no bo liceum dochodzi, no to tak nie za wiele tam wydawało mi się, że może się dziać, ale jak zobaczyłam zwiastun, bo First Looków nie oglądałam nigdzie, specjalnie, żeby sobie nie spoilerować, to powiem Wam, że byłam zachwycona. I czas teraz przeczytać tutaj ten mały, krótki opis. Bądź dobrym lub kiepskim uczniem, dołącz do klubu, rozpocznij nowy trend i żyj pełnią nastoletniego życia dzięki The Sims 4 Licealne Lata, dodatek. Przeżyj ponadczasowe doświadczenia nastolatków, takie jak udział w szkolnym balu, robienie psikusów, eksperymentowanie z własną tożsamością i trendami, a także poznawanie przyjaciół i rywali podczas dodatkowych aktywności. Jest mnóstwo do zrobienia. Zanim nastolatkowie skończą szkołę, będą chodzić na zajęcia, rozmawiać z nauczycielami, a nawet zarabiać jako influencerzy czy streamerzy. O, ja cię kręcę. No dobra, to brzmi fajnie. Odjechany sprzęt streamera. Właśnie, jeżeli kupicie do 8 września, to dostaniecie również odjechany sprzęt streamera, czyli fotel gamingowy, render wielokątów, głośnik bezprzewodowy oraz jakieś panele LED i to chyba z tego co widziałam będzie można układać jakoś na ścianie. Nie wiem czy to nie jest, a nie, tutaj tego nie ma, ale właśnie to będą takie ozdoby chyba na ścianę. Sprawdzimy, bo ja to chyba powinnam mieć. No i możemy właśnie zmienić swoją sypialnię w raj dla gracza, cechy dodatku, poznaj licealne życie, ponadczasowe nastoletnie wspomnienia, odkryj własny styl. Super, mega się cieszę, sporo jest obiektów, przeskrolowałam sobie tutaj te obiekty z kasa. I powiem Wam, że tak widzę, że coś mi się będzie podobać, a coś mi się raczej podobać nie będzie. Makijaże to nigdy nie jest coś, co mnie jakoś wybitnie interesuje, ale no zaraz to wszystko dokładnie posprawdzamy. Jeśli chodzi o tryb budowy, to myślę, że tutaj może być znacznie lepiej i mogę być zachwycona. Ogólnie wydaje mi się, że ten dodatek ma szansę w moich oczach przebić nawet wiejską sielankę, bo do tej pory uważałam, że właśnie wiejska sielanka jest najlepszym dodatkiem, a tutaj takie zaskoczenie i no tak jak mówiłam, nie byłam na początku zachwycona, a teraz myślę, że może być nawet na pierwszym miejscu u mnie ten dodatek, więc już nie przedłużam i wskakujemy do kasa. I tak się zastanawiałam, czy pokazywać Wam te nowe rzeczy na młodych dorosłych, czy na nastolatkach, ale stwierdziłam, że skoro to jest dodatek głównie pod nastolatki, to będę Wam pokazywać na nastolatkach. Zresztą Wy bardzo lubicie Aurelkę. Aurelka była bohaterką, jedną z bohaterek serii The Sims 4, ślubne historie wilkołaków. Jeśli nie widzieliście, a jesteście zainteresowani, to Was serdecznie zapraszam do nadrobienia. I już nie gadam, tylko sobie właśnie przefiltrujemy sobie na zawartość, nie na zawartość, tylko na pakiety licealne lata. I co my tutaj mamy? Mamy sporo chyba nowych fryzurek. Jej, jakie to ładne! Jakie to piękne! Serio? O kurczę! Piękny warkocz, cudownie zrobiony. Super jest ta fryzura, naprawdę jestem zaskoczona. Mogłaby być tutaj rozdzielona na więcej tak jakby tych końcówek, żeby było właśnie ich więcej, bo tak troszkę wygląda na mocno sklejoną na końcu, ale i tak jest jak na Maxi Smudge od EA, to jest przepiękna. Ślicznie jeszcze na przodzie wypuszczone kosmyki włosów, no naprawdę na maksa ekstra. I pokażę Wam jeszcze na szybko, jak wygląda w innych kolorkach, ale mi się bardzo, bardzo w tym blondzie podoba i myślę, że no, jest nawet szansa, że Aurelka dostanie tę fryzurę na First Looka, bo tak myślałam, z kim ogrywać i stwierdziłam, że może będziemy właśnie z Aurelią ogrywać, bo ją lubiliście. Ach, no i jeszcze pan kurier mi tutaj wbił, ale dobra, już do Was wracam, przeglądamy dalej. No, to też fajne i muszę się trochę mniej chyba rozgadywać, bo ten przegląd będzie trwał wieki, ale to mi się mega podoba. Tak jak ja niezbyt lubię takie warkoczykowate fryzurki,
tak powiem Wam, że ta jest świetna. Jeszcze tutaj super zaczesana ta grzywka na bok, także to też jest udane. O, to jakie urocze, ojejku! To też jest jedna z lepiej wykonanych fryzur, serio? Przepiękna! O tak, i tutaj te jeszcze włoski tak ładnie przylizane do czoła, no mega, mega, strasznie mi się podoba. Kolejna fryzura, o wow, ej, no postarali się, te fryzury są świetne. Mega, 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 pokaż bardziej naturalne kolorki, ale piękne, ojejku, kocham to. I jeszcze jedno, joga śliczna, te warkoczyki takie urocze. Dobra, no tak, powiem to jeszcze raz, i jedne z lepszych fryzur, to też jest przepiękne. W ogóle tutaj jest opaska z takimi kryształkami czy różyczkami, nie, to są kryształki, przepiękne, trochę taka sklejka jest tutaj na tym koku i tak, no mogłoby być to bardziej, nie wiem, takie jakieś wypukłe czy kształtne, ale no, ale ujdzie, tutaj za to jest pięknie zrobiona, przy skórze głowy jest ślicznie naprawdę wykonana. I kolejna fryzura, no dobra, to mi się nie podoba, bo to wygląda trochę jak kask, ale mieli dobry pomysł, tylko to wykończenie na dole tak strasznie, zobaczcie jak to tutaj odstaje, więc no to jest mocno średnie, ale może gdzieś kiedyś komuś dam. Ojej, ojej, naprawdę taka piękna, a bo to jest ala chyba na bal, tak, na ten bal, taki na zakończenie szkoły. O, kocham, kocham, jakie cudo, serio? Jakie piękne ombre, och tak. Och tak, Amelia, wyglądasz w tym pięknie. I jeszcze jedne cudne włoski, no super. Krótkie, ale fajne. Ja rzadko daję krótkie włosy moim simeczkom, ale te mi się też podobają. I no dobra, te też są ciekawe. Bo tu jeszcze mają takie właśnie wygolenie. No ładne, ładne, ładne. I do jej kształtu twarzy też pasują. I jeszcze jedno. One będą świetnie wyglądać na facetach. Zdecydowanie będą na panach przepięknie się prezentować. Ale odjechane. Mega kolory. Super, że dali też takie kolorowe wersje. No i przejdziemy sobie teraz do nakryć głowy. Tu też chyba coś mamy. Zmieniłam fryzurkę Amelce na coś takiego bardziej neutralnego. Śliczne to. To jest ta czapeczka taka na zakończenie szkoły. To też jest super. Właśnie fajnie, że to dodali, ale wydaje mi się, że bardzo podobna jest w uniwersytecie, że doszła chyba też, chociaż mogę się mylić, ale tak mi się coś kojarzy, że tam też simowie się ubierają w to. I taki jeszcze kapelutek bardzo letni, bardzo wiosenny. No i jeszcze dwa jakieś zablokowane. Zostań królową balu, okej. I zostań studniówkowym błaznem, aby odblokować. No dobra, fajne motywy, że można sobie jeszcze takie dwa dodatkowe nakrycia głowy odblokować. Sprawdzimy sobie teraz dodatki, bo tutaj też jest tego sporo. Ojejku, jakie piękne! Kocham te oksy, kocham! Po prostu są cudne. Mamy motyw tęczy, mamy jakieś gwiazdeczki, lody, to są przeurocze. Chociaż chciałabym też takie, tylko że bez tych wszystkich tutaj dodatków dookoła. Myślę, że też by były super, bardziej neutralne na pewno wtedy, ale te są cudne, są przecudne. Do tego mamy, o jaki piękny! Jak się ładnie błyszczy, czy wy to widzicie? Wykonanie jest naprawdę ekstra. Oj, oj, przeskoczyłam. To chcę zobaczyć jeszcze raz. A, ale to jest tylko w jednym kolorku? No nie, czemu? Szkoda. No dobra, i co mamy dalej? Ale piękny miszmasz. Szkoda, że to nie wisi trochę niżej, ale jest cudne. I księżyc, i jakieś takie pikselowe kwiaty, jakiś miecz. No super, to jest idealne dla gamerki. Tak, tak, tak. I jeszcze jedna rzecz na jej piękną, smukłą szyję, ale to śliczne, kłódka z sercem. No mega mi się podoba. A, jaki kolorek cudny! Tęczowe, tęczowe, przepiękne, naprawdę. No, bardzo im się te obiekty udały. Już widzę po fryzurach i po tych dodatkach, że im się bardzo udały. To jest też mega słodkie, to jest takie urocze dziewczęce. I jeszcze taki kwiatuszek, który można przypiąć do sukienki. Myślę, że ubrania też mogą być w sumie ładne. Chociaż tak jak patrzyłam tam wcześniej na tym podglądzie, jak Wam pokazywałam, też scrollowałam, to tak mi się średnio te ubrania podobały, ale zobaczymy zaraz tutaj w grze. No i makijaż. Doszły nam też nowe makijaże, tylko może ja Ci zdejmę w takim razie akcesoria. No i sprawdźmy sobie te nowe makijaże. No ja nie jestem fanką makijaży od EA, to już Wam mówiłam, ale czy coś mi się tutaj spodoba? Raczej średnie, make-upy i raczej nie będę z nich korzystać, ale może Wam się podobają, dajcie znać, czy Wam się właśnie podobają. Ładny róż. Róże z gry w sumie lubię. Ojejku, jaki mocny. W przypadku tego to raczej zdecydowanie trzeba zmniejszyć właśnie tę przezroczystość, tak? Nieprzezroczystość, właśnie. I wtedy to wygląda troszeczkę lepiej. No, róż jest najlepszy. Jeśli chodzi o makijaże, to zdecydowanie tutaj róż wygrywa z tych wszystkich propozycji. Zostawiłam Aurelce tę fryzurę, bo mi się najbardziej w niej podoba nowy naszyjnik i przechodzimy sobie teraz do ciuchaczy.
I już widzę, że jest tego całkiem sporo, przefiltrowałam sobie wszystko i powiem Wam, że jest tego naprawdę bardzo dużo. Tu jest chyba jakiś strój taki dla cheerleaderki może, albo może jest to strój sportowy dla, nie wiem, dla jakiejś drużyny sportowej, bo tam chyba dojdzie nowy sport, zobaczymy, będziemy wszystko sprawdzać. To jest piękne, to już jest takie bardziej studniówkowe i naprawdę bardzo udane, fajne, związaniem na jedno ramię, kolorki też są ładne, podoba mi się, chociaż mogłoby się tutaj trochę więcej dziać, niekoniecznie myślę o teksturach, chodzi mi o kształt, ale i tak mi się podoba. I kolejna rzecz to jest coś, ale odjechane, mega! No dobra, to jest super luźna, taka totalnie luźna, niechlujna trochę kurtka. O, jakie piękne! Ja bym chciała, żeby to było osobno, żeby to było rozdzielone. Ta kurtka z tą bluzką, do tego bym dołożyła jakieś rurki albo spódniczkę i też by super to wyglądało. Szkoda, że jest z tymi spodniami, ale jest cudne. Ojejku, nawet z tymi spodniami w sumie wygląda to dobrze, no ale jakby było rozdzielone, to też bym była zachwycona. Kolejna rzecz to piękna sukienka. Ojejku, jaka ładna! Z golfem. Ja bardzo lubię takie połączenia właśnie bluzka plus sukienka na to, także to wygląda dla mnie idealnie. W ogóle strasznie są takie młodzieżowe te rzeczy, ale to dobrze, bo przecież to jest dodatek licealny lata, więc takie powinny być. No i kolejna rzecz to kreacja na zakończenie szkoły, zdecydowanie tak. No, na nic innego Wam się ten strój nie przyda, specjalnie raczej został stworzony z myślą o zakończeniu szkoły. No i kolejny strój to jest coś chyba dla cheerleaderki bardziej, ale w sumie myślę, że i po szkole można w tej kiecce chodzić. Może być to pewnie używane jako mundurek. Ciekawa jestem, czy można narzucić gdzieś w ustawieniach szkoły strój dla uczniów. To by było fajne, gdyby można było właśnie sobie ustawić, że studenci, nie studenci, uczniowie mają chodzić w mundurkach i przygotować, zaprojektować im taki strój. Fajne to by było naprawdę. Kolejny strój sportowy, tylko ten jest jakiś złoty, jak dla jakiegoś mega zwycięzcy, a tutaj mamy coś bardziej zwykłego, neutralnego. I jeszcze jeden strój, to też będzie chyba raczej na studniówkę. Sprawdźmy, jak się będzie prezentować w innych kolorkach. Podoba mi się. Taka syrenka, ale dobrze są te cekiny wykonane. Nie zawsze mi się podobają cekiny od EA, a tutaj jakoś no podoba mi się. Może dlatego, że są delikatne, błyszczą się, co też jest fajne, że jak się tutaj obraca tę slimeczkę, to widać, że to światło się na nich odbija na tych cekinach, więc to jest mega. No i ładnie tutaj skrojona góra, wszystko jest dobrze wyeksponowane i podkreślone. Lecimy dalej. No to mi się średnio widzi. Trochę za duże tutaj te falbany przy rękawach. Także no co do tej kiecki, to mam lekkie wątpliwości i ten pasek jeszcze taki gruby, więc to mi się w sumie raczej nie podoba, ale może kiedyś kogoś w to ubiorę. Jeszcze jedna bluzka i sukienka. Jaka piękna jest ta bluzeczka, ultra delikatna, taka dziewczęca, kobieca, mega. Mam nadzieję, że będzie coś podobnego w samych bluzkach. Właśnie widziałam, że jest sporo też chyba tych pojedynczych rzeczy typu góry i doły, więc mam nadzieję, że będą piękne. Jak filtrowałam, to właśnie zwróciłam na to uwagę, że jest tego całkiem sporo. Kolejna bardzo luźna rzecz. Ja coś takiego chyba ostatnio sobie pobierałam z modów, podobną właśnie bluzkę z taką rzeczą, z bluzką pod spodem, bluzę z bluzą, tak. Także mam coś podobnego w grze, ale to nie szkodzi, to też mi się przyda, podobają mi się te wersje kolorystyczne. Jej, jakie piękne, to może być spokojnie wykorzystywane jako suknia ślubna, słuchajcie, bo to jest bardzo takie eleganckie, także i na studniówkę i spokojnie do ślubu możecie sobie w tym czmychnąć. Ta koronka mogłaby być trochę delikatniejsza, ale to ja już się tak czepiam szczegółów, naprawdę. A tak poza tym, no to jest super. Tu jeszcze rozcięcie też wykończone koronką, więc przemyślany projekt. Ojej, tak, totalnie moje. Uwielbiam takie rzeczy. Sweterek na sukience, mega, tak. To mi się też strasznie podoba, jest przepiękne i Aurelia wygląda w tym cudownie. Strasznie mi się podoba, chociaż ja na tobie lubię takie bardziej dopasowane rzeczy, bo ty masz fajną też figurę, więc ładnie to wszystko podkreśla, ale ta kiecka też do ciebie pasuje. I przeskoczymy sobie teraz może na chwilę na dół, damy jej cokolwiek na dół i wracamy na górę, będziemy testować, jak wyglądają góry. Ale się błyszczy, no to też jest zdecydowanie strój związany jakoś ze sportem. Kolejna rzecz, ciekawe, sweter wielokolorowy z koszulą pod spodem, tylko czemu to nie ma innych wersji? Halo, to mogłoby wyglądać pięknie, gdyby było w delikatnych lub takich mocniejszych, intensywnych kolorach. Szkoda. Mamy też kurteczkę, to jest super. Wow, jaki obraz z tyłu, ona jest tak jakby pochlapana farbą. Hej, halo, ale tutaj też nie ma innej wersji kolorystycznej. Co się stało? Czy mi się gra zepsuła, czy to tak ma być?
No i jej, hello, to jest piękne, chcielibyśmy więcej kolorków. Tutaj też nie mamy żadnych kolorów innych, no ale to rozumiem, że to jest pewnie zwycięski strój dla jakiejś drużyny, może cheerleaderek. I kolejna rzecz, tutaj już mamy różne kolorki, zaraz Wam pokażę, tylko zmienię jej jeszcze spódnicę. Dobra, zmieniłam jej na coś bardziej neutralnego, spodnie też z tego dodatku, bo chciałam, żeby tutaj te inne obiekty nie były zakłócane, tylko żebyśmy się mogli w pełni skupić na górze, a dół dałam taki neutralny, no i to jest coś fajnego. Fajna taka, to się bomberka chyba nazywa, prawda? Fajna kurteczka, myślę, że też będę wykorzystywać dość często. To jest ładne. To są cykiny, prawda? Tak, cykiny. To jest takie odjechane, bo tutaj cykiny. Tu taka mega elegancka koronka, więc połączenie dość odważne, nawet powiedziałabym bardzo, ale podoba mi się. Jakie złoto. No piękne. To naprawdę jest coś bardzo, bardzo eleganckiego i takiego, co możecie założyć i na nastolatki, i na starszych simów. Właśnie, podoba mi się też to, że te rzeczy niby tworzone z myślą o licealistach, ale tak naprawdę będą w większości też bardzo dobrze wyglądać na simach, na młodych dorosłych lub nawet myślę, że i na starszych simach, no bo to jest coś mega uniwersalnego. Taką marynarkę z taką koszulą możecie założyć na sima w każdym wieku. To myślę też się sprawdzi. O, wow, no to jest takie w sumie bardziej właśnie jak mundurek, ale to też myślę, żeby się sprawdziło na starszej simce. Jej, śliczne, to strasznie mi się podoba. Tutaj nawet macie logo szkoły, także no zdecydowanie mundurek. Kolejna rzecz, króciutka, to jest teraz w modzie. Tak, jak oglądacie moje przeglądy, to wiecie, że ja pewnie nie jestem fanką, to pewnie wiecie, że ja nie jestem właśnie fanką takich krótkich rzeczy, ale to jest ładne, to jest fajnie wykonane, podobają mi się wzory, podobają mi się kolory, także z tego jestem zadowolona. Och, to jest piękne, to jest tak słodkie, to jest takie urocze, strasznie ładna rzecz, naprawdę. I kolory są też świetne, no super. I ta koszula jest pod spodem bardzo ładna, szkoda, że nie ma rozdzielonych obiektów. Jak zawsze żałuję, że te obiekty nie są bardziej rozdzielone, bo wtedy mielibyśmy więcej opcji do kombinowania. I to jest przepiękne, serio? Trochę nie podoba mi się, jak jest wykonana, w sensie... Nie wiem, czy Wam to dobrze opiszę, ale wygląda to tak, jakby ten stanik miał prześwitywać spod tej bluzki, ale niestety to według mnie nie wyszło za dobrze, tylko wygląda, jakby ten stanik był namalowany na tej kurteczce, więc trochę... No graficznie mi się to nie podoba, ale jeśli chodzi o sam projekt, to jest cudny, więc tutaj się tak przyczepiłam takiego szczegółu, tylko jeśli chodzi o wykonanie, ale sam projekt jest przepiękny i to będzie jedna z moich ulubionych rzeczy, będę przymykać oko na to, że wygląda jakby ten stanik był namalowany na kurtkę, ale tak poza tym, no to uważam, że jest przepiękne. Cudne, cudne, odjechane. Ojej, jakie słodkie! O kurczę, pasiaki! Uwielbiam pasiaki! To jest przepiękne! I znowu będę narzekać, że nie mamy rozdzielonych obiektów, bo byłoby pięknie. Może kiedyś się doczekamy takiego czasu, że i jej da nam możliwość rozdzielania tych rzeczy. No, to by było cudne. Chociaż wątpię, bo to by była bardzo duża zmiana w ogromnej ilości już obiektów, które nam doszły, ale byłoby idealnie, gdyby tak było. Kolejna rzecz, coś bardziej też szkolnego, coś jak właśnie koszula, która mogłaby się łączyć z mundurkiem. I jeszcze jedna rzecz, to jest coś takiego luźnego. To bardziej w sumie pasuje mi do chłopców, ale na takiej gamerce też fajnie wygląda. I jeszcze koszula kolejna, to jest ten sam kształt, bluzka właściwie, tylko tutaj macie nadruki, fajne nadruki. Szkoda, że te nadruki się nie różnią, bo tutaj właściwie tylko się kolor zmienia, a nadruk jest wszędzie taki sam i... jak tak na to patrzę, to mi się bardzo dziwnie kojarzy, nie powiem Wam z czym, ale jeżeli wiecie, to wiecie, tak, więc trochę mi ta bluzka się przez ten nadruk chyba w głowie zepsuła, mam nadzieję, że Wam jej nie zepsułam, bo patrząc na to, no mam takie dziwne skojarzenie, nie wiem, co oni tutaj mieli na myśli, to są chyba, a może to są, to nie są figury szachowe? To chyba są figury szachowe, ale tak... Tak to średnio przypomina figury szachowe, szczególnie ta na dole. Dobra, lecimy dalej. Tak, no właśnie, czy tu będzie jakiś klub szachowy? No to by było świetne, jakby podochodziły takie opcje właśnie takich zajęć pozalekcyjnych. No i jeszcze jedna króciutka rzecz. Ojej, jakie ładne. No to jest piękne, ale to mi się też kojarzy z jakimś takim staniczkiem. Chyba w wiejskiej sielance doszło coś podobnego. Też właśnie taki jakby dziergany na drutach. No super to wygląda, ale coś podobnego wydaje mi się, że już mamy. Znowu coś luźnego, bardziej gamerskiego. Nie przeszkadza mi to, wygląda całkiem
całkiem okej, myślę, że też da się to wykorzystywać. I jej, jakie fajne! I jej, tak, i jej, fajne to! Staniczek plus do tego na to rzucona koszula, też zdecydowanie luźne, może trochę nawet bardziej w stylu takim męskim, ale na dziewczynach myślę, że przez te kolory też będzie fajnie wyglądać. No i jeszcze jeden dziergany swetereczek, taki bezrękawnik swetereczek, jak ja zdrabniam, jak coś mi się bardzo podoba, to dziwnie zdrabniam i właśnie dlatego tak zdrabniam teraz. A ojej, to jakie śliczne. No dobra, to jest krótkie, nie w moim stylu, ale ze spódnicą, z długim stanem będzie wyglądać cudnie. Och, kurczę, z tym można by było stworzyć taką może trochę pin-up girl. No tak, ja już to widzę, słodkie, jest przesłodkie. I jeszcze koszulka z siateczki nałożona na stanik. Czy to mi się podoba? Nie, o tak, dobra, teraz już nie mam wątpliwości, czy mi się podoba. Z tymi kwiatami mi się naprawdę podoba. O, jest jeszcze, o kurczę, ale ekstra, jest panterka. Ja lubię czasami robić takich trochę przerysowanych simów, więc ta panterka będzie idealna do tego. O, znowu kolejny strój dla cheerleaderki. Tak, fajnie, mega się cieszę, że będą te cheerleaderki, jeszcze nie wiem na jakiej zasadzie, ale strasznie się z tego cieszę. Ojej, jakie piękne, jest bardzo dużo takich rzeczy mega dziewczęcych, mega kobiecych, ślicznych, uroczych. Może ten wzór mi tutaj tak średnio leży, ale na przykład tutaj jak jest taki delikatniejszy, albo no tu jest delikatniejszy, zawsze tutaj na tych piersiach jest mocniej zarysowany ten wzór innym kolorem. To trochę podkreśla piersi, ale też wygląda uroczo. I jeszcze jedna rzecz. A, cudo, cudo, cudne. Ojejku, takie trochę bardziej boho. O tak, ja wiem, że ja będę z tego korzystać. Małą wiedźmę można by było w to ustroić. Cudowne. Jejku, naprawdę jest dużo tych obiektów. Zobaczcie, przeglądamy i tych obiektów jest cała masa. Znowu coś eleganckiego. I znowu żałuję, że nie można tego rozdzielić. To by było cudne, gdyby była osobno ta bluzka i można by było sobie narzucić na to dowolną marynarkę. Och, piękne. Ale w tym połączeniu też mi się bardzo podoba i myślę, że też będę to wrzucać na moich simów. Kolejna krótka rzecz, bardzo udana na lato, mega dziewczęca, śliczne wzory, ładne kolory. Mogłoby być trochę więcej tych propozycji kolorystycznych, ale jest cudne. Pokażcie mi jeszcze raz czarną. Szkoda, że nie ma gładkiej czarnej, ale z tym wzorem, z tymi jeansami też wygląda bardzo ładnie, ładne z tyłu wiązanie. Lecimy dalej. Futerko, sztuczne futerko, oczywiście, że sztuczne futerko. Przepiękne, włochate. Och tak, lubimy takie włochate rzeczy. Ale to jest super! No mega mi się podoba. O, brakowało mi takiego futra. To jest odjechane na maksa. Strasznie mi się podoba. I jeszcze jedna rzecz bardzo urocza, bardzo taka... No, trochę bardziej ala podomka moim zdaniem przynajmniej, ale myślę, że będę ubierać, tak, że będę ubierać, bo też da się to ograć, nie wygląda to źle. To mi się najbardziej chyba podoba w tej wersji z tym nadrukiem, albo może tu jeszcze była taka, o, ta też jest całkiem spoko i ta jest też super. Także z tego też jestem zadowolona i lecimy dalej. Fajne, związane z kapturem, mega, trochę tego kaptura nie widać, bo ma włosy tutaj z tyłu rozpuszczone, ale widać, że tutaj wychodzi kaptur, więc no to jest świetne. Dużo jest tu rzeczy warstwowych, naprawdę, ojej, jakie piękne, naprawdę bardzo dużo rzeczy warstwowych i tak, znowu to powiem, że żałuję, że tych warstwowych rzeczy nie da się jakoś rozdzielić, ale są cudne. No i znowu coś ładnego, fajna marynarka, dużo bardzo marynarek, dużo takich strojów, troszkę bardziej eleganckich. Ojejku, jakie świetne! No i to też jest coś mega neutralnego, bo to możecie założyć też na simkę w każdym wieku, od nastolatki kończąc na seniorce, więc mega sprawa. Świetny jest ten dodatek. Już widzę, że jeśli chodzi o kasa, to jest świetny, bo będziecie mieć takie obiekty, które możecie wykorzystywać i właśnie na młodszych simach, i na starszych simach, i te rzeczy są naprawdę ładne. Znowu coś dla cheerleaderek, coś sportowego, też zdecydowanie neutralne, bo i na siłownię dla młodszych i starszych simek się będzie nadawać. No może seniorki bym w to nie ubrała, ale młodą, dorosłą czy dorosłą już jak najbardziej tak. Kolejna bluza, o jakie urocze, piękne!
Powiedzcie, że to będzie delikatnie różowe. Jest, jest przepiękne. Och, tak, uwielbiam, uwielbiam. O, rozpłynęłam się teraz. Przepiękne, uwielbiam takie nadruki. Są mega cute i na nastolatkach wyglądają idealnie po prostu. No i widzę, że mamy jeszcze 5 zablokowanych strojów, które możemy sobie... przedmiot second handzie, czaj modę. Serio będzie second hand? No to super. To jest też piękne. Taki gorset, tylko że bez niczego pod spodem można sobie coś podłożyć, na przykład z modów, może jakąś koszulkę pod to, albo używać właśnie w takiej formie. No fajnie, 5 zablokowanych jeszcze strojów, które też wyglądają właśnie całkiem konkretnie. Zostawię Ci na górze, co ja Ci tu zostawię? Zostawię Ci czarną górę. Skoro mieliśmy wcześniej czarny dół, to teraz zostawię Ci neutralną czarną górę. No i lecimy do spodni, bo tutaj też jest całkiem sporo do spodni i spódniczek. Nie jestem fanką tej spódnicy, bo tutaj ten gruby pas jakoś mi się tak za mocno rzuca w oczy, ale może w połączeniu z jakąś fajną, dłuższą bluzką, która by nieco go zasłaniała, może będzie to wyglądać całkiem dobrze. Dalej mamy luźne spodnie, które też może nie przypadły mi jakoś rewelacyjnie nie do gustu, ale może Wam się spodobają, bo wiem, że teraz jest taka moda też na te luźne rzeczy. Ja chyba wciąż jestem fanką rurek i takich rzeczy bardziej opiętych, ale na simach myślę, że będę gdzieś tam wykorzystywać. O, to jest ładne, to jest też takie typowo szkolne i też będzie właśnie idealnym elementem pod mundurek, więc super. Kolejna rzecz to jest spódniczka typowo chyba już dla cheerleaderki również. To jest średnio wykonane. To jest naprawdę średnio wykonane i średni wzór, także to mi się niezbyt widzi, nie mamy innych wersji kolorystycznych. Ale błyszczy i to w sumie pasuje nawet z tą bluzką, tylko szkoda, że tutaj jest jedna, tylko jedna wersja. I mamy kolejną rzecz, która również jest dostępna tylko w tej jednej wersji, takie spodnie w kwiaty, nawet to nie najgorsze, nawet myślę, że w to bym ubrała, mimo że te kwiaty są takie rzucające się w oczy, to w to bym może nawet ubrała którąś simkę. I spódniczka, która... całkiem mi się podoba z tym paskiem, no tak, to też jest nawet niezłe. Kolejna spódniczka, która również mi się nawet podoba, kształt ma fajny, ciekawy, kolory też są nie najgorsze. Spodnie, takich spodni fanką nie jestem, ale też wiem, że to jest chyba coś, co jest teraz bardzo modne, takie luźne. Fajnie, że są, może gdzieś kiedyś kogoś w to ubiorę, ale jakoś nie bardzo mój styl. I spódnica, nie lubię takich spódniczek w Simsach, bo one strasznie takie poszerzające są, w sensie wolę jakieś takie mniej rozkloszowane, bo ta jest na przykład strasznie poszerzająca i te takie mocno rozkloszowane spódnice wydaje mi się, że średnio wyglądają w Simsiorach, no ale dobra, jest, bo jest, gdzieś się może to wciśnie. Eleganckie spodnie będą fajnie wyglądać do tych marynarek, które Wam pokazywałam, ładne kolory, czerń, biel, super. Kolejne spodnie luźne, rajstopki wychodzą, no super, to jest zdecydowanie coś, co możecie łączyć z takimi krótkimi bluzkami, bo super wyglądają te rajstopy pod spodem, które wystają tutaj na brzuchu, więc no to się fajnie prezentuje. I spodnie, które już widzieliście wcześniej, to są te właśnie takie bardzo dopasowane, ładne kolorki, krata, nawet dwukolorowe, wow, to jest fajne, to jest fajne. To mam też takie z modów, gdzie mam jedną nogę inną i drugą inną, ale fajnie, że i jej też to podłapało i że takie zrobiło. No to trochę mi bardziej przypomina spodnie od piżamy, albo może jakiś strój sportowy. Dzwony, jejku, dzwony, ile ja dzwonów nie widziałam, no trochę dzwonów nie widziałam, jeszcze też takie dwuczęściowe. No nie najgorzej to wygląda, to nawet powiem Wam, że jestem w stanie wykorzystywać, bo podoba mi się, jak wygląda ta tekstura. Ten jeans jest naprawdę fajnie zrobiony, dopracowany, więc z tego będę korzystać, mimo że fanką dzwonów też nie jestem jakąś wielką. To fajne, to jest takie artystyczne mega, szczególnie te takie poplamione wersje mi się podobają, no to wiem, że będę też wykorzystywać. Spódniczka bardziej chyba też imprezowa, bo tutaj coś się takiego dzieje na niej a la cekiny, chociaż to cekiny chyba nie są, coś się na niej właśnie powinno odbijać, ale się nie odbija, więc niekoniecznie jestem przekonana, ale da się to ogrywać, no myślę, że da się to spokojnie ogrywać z jakimiś innymi elementami. To jest ładne. No tak, to mi się podoba, to mi się podoba. Zwykła, prosta, no właśnie, i takie zwykłe, proste spódnice wyglądają w grze dużo lepiej niż te rozkloszowane, tak. To na pewno będę wykorzystywać. I kolejne spodnie, o, śliczne, śliczne, one są super, będą super na siłownię, będą super też nawet może i do szkoły, w taki luźniejszy dzień można się
ubrać w to, fajnie nawet z tą bluzką grają. No i jeszcze jedne spodnie, troszkę bardziej eleganckie. Brakuje mi takich zwykłych rurek, bo tylko jedne mamy tutaj takie jeansy, ale chociaż to nawet nie są jeansy. Które to były te spodnie? To były te. To są właśnie takie bardziej materiałowe rurki, ale fajnie, że chociaż jedne są, więc jeżeli nie macie żadnych innych na przykład dodatków, tylko licealne lata plus podstawkę, to myślę, że dobrze, że chociaż te jedne są, to też Wam starczą, jeśli lubicie rurki. No i co mamy dalej? A w sumie tych Wam chyba za dobrze nie pokazałam. I czy one mi się podobają? Sama nie wiem. Nie podoba mi się tutaj to zagniecenie, widzicie? Przez całe spodnie przechodzi taki jakby kant, który jest widoczny, gdy na przykład macie mocno długo złożone, zaprasowane spodnie, właśnie zaprasowane lub długo złożone w pewien kształt, to się tak odgina właśnie, to mi się średnio podoba, szczególnie na jeansach. No ale dobra, niech będą. I jeszcze jedna spódniczka dla cheerleaderki, no i do tego dwie rzeczy, które są zablokowane. To wygląda, że może być całkiem fajne, bo tutaj jeszcze jakiś taki paseczek z tego zwisa, z tej spódniczki. No i jeszcze jedna długa chyba spódnica, więc też rzeczy, które są zablokowane, wyglądają na całkiem ciekawe. I lecimy sobie teraz do dodatków, co my tutaj mamy. Mamy taką opaskę na studniówkę z kwiatuszkiem w różnych kolorkach, mega urocze, fajnie, że to doszło. No i skarpety długie są prześwietne, o jakie piękne, mega fajne tekstury. Ja Ci zostawię chyba któreś, tak na teraz, na chwilę chociaż, i przechodzimy do butów. Pierwsze buty są tragiczne, według mnie te buty są totalnie tragiczne. Zobaczcie, jakie one są kanciaste, jakie one są brzydkie, jak stopa źle wygląda od tej strony w tych butach. Nawet Wam zdejmę te akcesoria, żebyście mogli się dobrze przyjrzeć. Stopa wygląda jakby była, nie wiem, zrobiona w Minecrafcie. No tutaj te buty są piękne, naprawdę, są mega wykonane, są subtelne, delikatne, jakoś nie powiększają, nie wiadomo jak, tej stopy, nie zmniejszają, wygląda to po prostu naturalnie, a jak przeskakujemy na te buty, to co tu się dzieje z tymi kostkami, nie wiem, masakra jakaś, straszne są te buty, nie będę z nich korzystać, bo są mega źle zrobione i nie, strasznie mi się nie podobają, dajcie znać, co sądzicie o tych butach, bo dla mnie to są po prostu buty z Minecrafta. No i przechodzimy sobie teraz do panów. Nasz Axel będzie nam prezentować nowe fryzurki i mamy warkoczyki. Trochę odjechana ta fryzura, trochę bardzo. Tutaj właśnie mocno wyrzeźbione, jakieś wzory, jakieś tutaj podgolenia. No, raczej myślę, że dla ciemnoskórych simów będzie lepsza. Do niego mi tak jakoś średnio pasuje, mimo że on miał wcześniej takie warkoczyki, to jakoś tak, no nie wiem, niezbyt dla niego. Ale za to ta jest super. I tutaj to jest to samo chyba, co Wam pokazywałam na kobietkach. Też mamy takie podgolenie, wygląda bardzo, bardzo efektownie. Tak, podoba mi się ta fryzura zdecydowanie. I ten zaczes tutaj, ta grzyweczka, także z tych fryzurek dla panów jestem mega zadowolona. I tak myślałam, że Wam zdążę jeszcze dzisiaj pokazać meble, ale ja się tutaj tak na maksa rozgaduję, że ja nie wiem, czy ja Wam zdążę dzisiaj pokazać meble. Zobaczymy, ile mi wyjdzie, jak już skończymy tego kasa. Ta fryzura też świetna, właśnie wielokolorowa. To jest chyba to samo, co ta, tak, dokładnie ta sama fryzura, ale mamy tutaj również jeszcze jakieś inne wersje kolorystyczne, ombre. Zdecydowanie wiele kolorów się nam tutaj pojawia. I przejdziemy sobie teraz do zarostu, bo doszedł nam zarost, słuchajcie, doszedł nam zarost. Jaki wąs dziewiczy. nie, kochany, nie pasuje Ci ten wąs, ale to wygląda całkiem dobrze, tylko mogłabym Ci brwi zmienić, ale no powiem Wam, kręcona broda. Ciekawe, kręcony wąs i kręcona broda. Całkiem nie najgorzej to wygląda, chociaż chyba ten zarost wygląda najlepiej, jest taki delikatny, jest taki schludny i nie jest mocno rzucający się w oczy, raczej uzupełnia nam tutaj twarz, jeżeli lubicie zarosty na twarzach, więc ten jest naprawdę fajny, a ten wąs to tak przemilczę, bo niezbyt w moim stylu. Oprócz tego mamy te same nakrycia głowy, co dla pań. Jeśli chodzi o akcesoria, to również mamy to samo, co dla kobitek. Także szkoda, że tutaj nie ma czegoś bardziej spersonalizowanego pod facetów, no bo raczej nie wiem, czym taką obrożę założyła na jakiegoś mojego mężczyznę. Także żałuję, że nie dodali czegoś bardziej
pod mężczyzn skrojonego. Jeśli chodzi o makijaż, to mamy również tutaj ten sam chyba róż. O, jak to ładnie wygląda. Ojejku, bardzo naturalnie ten róż wygląda. Jakby się faktycznie tak uroczo rumienił, więc ten róż naprawdę, powiem Wam, że zaskakuje. O, nawet i opalony ładnie wygląda. Może będę nakładać ten róż i również na panów, bo ładnie podkreśla tutaj twarz i kości policzkowe. No i przechodzimy do ubrań. Na całe ciało mamy stosunkowo mało. Porównując do tego, co dostaliśmy dla kobitek, no to tutaj nie ma szału. Jest również ten strój na zakończenie roku. No trochę jestem rozczarowana, że jest tego tak mało. Jest jeszcze strój, ej, no naprawdę jest mała. Gdzie jakieś garniaki? Może będą rozdzielone góry i doły, takie bardziej garniakowe. Jest ten strój też sportowy, złoty dla zwycięzcy i strój również taki sportowy, może po prostu zwykły dla drużyny jakiejś sportowej, która nam dojdzie. I mamy dalej górne części garderoby. Trochę tego jest. Dobra, może tutaj coś będzie fajnego. Tylko założymy Ci coś i jeszcze na dół, dajmy Ci takie spodnie. No i lecimy z górą. Piękna, piękna koszula. Żałuję, że nie ma więcej wersji kolorystycznych, bo wygląda obłędnie tutaj z tą bluzką. Dalej, cóż my mamy dalej? Oho, okej, okay, no dobra. To jest coś bardzo podobnego do tego, co widzieliśmy na kobitkach. Nawet powiedziałabym, że identyczne, tylko stanika nie ma pod spodem. Nie wiem, czy skorzystam z tej opcji, jeśli chodzi o moich chłopców, mężczyzn, ale spoko, że jest. I kolejna rzecz, również sportowa w tych złotych, pięknych barwach. Jeszcze jedna koszula, szkoda, że też tylko w jednej wersji, ale zacna. Te kolory mi się podobają, to zdobienie mi się podoba, także też będę korzystać. Znowu ta sama rzecz, która była wcześniej na kobitkach, ale już skrojona bardziej pod mężczyzn. Bardziej mi to właśnie pasuje do kobietek. Szkoda, że ta koszula pod spodem nie jest gładka, tylko że też mamy tutaj taki koronkowy wzór. Może gdzieś kiedyś komuś dam, ale właśnie bardziej mi do babeczek pasuje. Mundurek, sweterek z koszulą wystającą, całkiem fajne. Fajne jest to też, że mamy wersję bez tych naszywek związanych ze szkołą. Tutaj, o właśnie, macie taką naszywkę z książką, więc to typowo jest skrojone jako właśnie mundurek, ale spoko jest to, że właśnie mamy też takie bez tej naszywki. Luźna bluza z naciągniętą luźną koszulą. To jest całkiem okej, bardzo młodzieżowe, bardzo dla nastolatków. Też myślę, że gdzieś to będę kiedyś wrzucać. Kolejny mundurek, bardzo ładny. To tak trochę nawet ekskluzywnie wygląda z tym logo i z tą białą koszulą wystającą, także to mi się podoba. W tej wersji bez książki nawet myślę, że na studentach będzie fajnie wyglądać. Dla starszych simów też się właśnie będzie nadawać. Ojej, jaka piękna kurtka, cudna. To też taka trochę bardziej pilotka, tak się nazywają te kurtki, pilotki, bomberki. Super, naprawdę świetna, uwielbiam takie kurteczki. Dalej mamy koszulę z krawatem. To mi się kojarzy ze strojem ekspedientki lub ekspedienta z supermarketu. Także to mi się bardziej kojarzy ze strojem gdzieś może do jakiejś kariery, czy do korpo, czy właśnie do sklepu. No, ale może jak prowadzicie własny sklep, to o właśnie, też będzie się sprawdzać fajnie ta koszula. Ale może i do szkoły też będzie się nadawać. Nie wiem, no muszę na nią jeszcze pomyśleć, czy będę ubierać młodszych simów w to. Kolejna rzecz to jest właśnie coś takiego bardzo gamingowego. To też chyba już widzieliśmy na Aurelce, także widzę, że te stroje się powtarzają właśnie. Te luźne takie rzeczy widzę, że są zrobione i dla facetów, i dla kobitek. To wszystko już mieliśmy wcześniej na Aurelce, tego nie mieliśmy. To jest nowe i to jest całkiem ładne. To będzie fajnie wyglądać właśnie w... Ojej, cudo, cudowne! Totalnie już uwielbiam tę kurtkę za właśnie ten piękny wzór. Cudne, cudne, cudne. I to też jest fajne. To jest takie właśnie troszkę bardziej ekskluzywne. Ten krawat taki niechlujnie zawiązany. Trochę mi to wygląda na mundurek z jakiejś prywatnej, drogiej szkoły. Także fajny klimat. I lecimy dalej. To też ładne. Tutaj taki ala Adidasik logo. No podoba mi się i też myślę, że będę wykorzystywać. Kolejna fajna rzecz. Wydaje mi się, że wcześniej nie mieliśmy aż tyle rzeczy z takimi fajnymi nadrukami. Także postarali się. To będzie zdecydowanie studniówkowe. To mi się kojarzy znów z Ronem i z balem bożonarodzeniowym. On miał tam taką okropną szatę. I taką miał chyba właśnie też koszulę z taką falbaną, więc od razu mi się z Ronem skojarzyło. I paseczki, to już wygląda lepiej, to zdecydowanie lepiej wygląda. O, piękne, trochę tak...
Te kwiaty przypominają mi wróżki, tutaj jakby skrzydła wróżek, tutaj nóżki, także wiem, że to kwiaty, ale jakoś tak wróżkowo to wygląda, także to też mi się mocno widzi i fajna jest ta koszula. Nawet ci widać tutaj klatkę piersiową przez tę jedną koszulę, przez tę jedną wersję. W sumie to przez każdą ci tutaj prześwitują sutki, więc okej, no dobra, ale ta pasiasta jest zacna, naprawdę. Dobra, lecimy dalej, cóż my tutaj mamy, to też jest fajne. Dużo jest luźnych strojów, dużo jest takich bardzo młodzieżowych strojów. Podobają mi się, podoba mi się, naprawdę mi się mocno podoba ta kolekcja. Nie kolekcja, dodatek, kas w tym dodatku. To też ładne, to będzie super na plażę, gdzieś na takie letnie, na przykład na stroje na gorącą pogodę, albo na imprezowe stroje, gdzieś może na imprezę nad basenem, będzie fajnie to się prezentować. Znowu strój sportowy, kolejny typowo, albo właśnie gdzieś do jakiejś drużyny sportowej lub na siłownię. Jakie piękne! O kurczę, ale bym chciała mieć sukienkę właśnie dla kobitek z tym wzorem, albo jakieś meble z tym wzorem. O, naprawdę to jest dobra. To jest najładniejsza rzecz z tego dodatku. Ta marynarka z tym wzorem jest po prostu obłędna. Uwielbiam te pastele. Cudo, cudo. No i te zwykłe, gładkie kolory też są świetne. Ta limonka jest przecudna. Mega, strasznie mi się podoba ta marynarka. To jest to samo, co widzieliśmy na Aurelce, także fajnie, że przerobili też na męską wersję. I lecimy dalej. Kolejna marynarka. Czym one się różnią? Aha, tutaj trochę wykończeniem. Tutaj mamy jeszcze chusteczkę wrzuconą, także poszetka. To się chyba poszetka nazywa, tak? Nie wiem, nie znam się na modzie męskiej, więc poprawcie mnie, jeśli przekręciłam, ale ładnie to się prezentuje, naprawdę ładnie, ten garnitur również, bardzo mi się kolory podobają, super, że są tak, też takie delikatne, pastelowe, myślałam, że mi się spodoba, ale później popatrzyłam troszkę dłużej i powiem Wam, że nie, ten garnitur mi się nie podoba. Znowu mamy coś, co wygląda w ogóle jakby było wyciągnięte z szafy i nie wiem, kiedyś x lat temu chodził w tym dziadzio albo tatuś w młodości tego Sima. No nie, no zdecydowanie jak po dziadku marynarka, także tego fanką nie jestem. W ogóle tutaj go tak strasznie poszerza, źle to jest zrobione. Wygląda jakby miał wielki, wielki bębenek, a jest raczej dobrze zbudowanym Simem, więc to go jakoś tak ultra poszerza, ta marynarka dla mnie odpada, ale spoko, bo i tak mamy kilka innych ładnych rzeczy, więc nie będę płakać, że jedna mi się tutaj nie podoba. To jest ciekawe, to jest naprawdę ciekawe i to widzę w tym jakiegoś Sima, który jest artystą, który właśnie lubi wyrażać siebie poprzez swój strój, także to mi się też bardzo podoba. To jest też świetne. Tak. Takie rzeczy lubię. Lubię takie rozciągnięte, luźne swetry narzucone gdzieś na koszulę, także to też dla mnie zacne. To też fajne. To bardziej dla muzyka może. Tak, takie marynarki mi się, takie kamizelki mi się zawsze z muzykami kojarzą. I jeszcze jedna. No to jest ciekawe, to jest mega ciekawe. W ogóle jakie plecy, naprawdę? Tutaj będą takie fajne nadruki. Na niektórych tak. Okej, dobra. To też mi się bardzo rockowo kojarzy. Ej, czemu wyskoczyłam z tego? No właśnie. I sprawdzamy. To już jest chyba ostatnia rzecz w ogóle. No, ale zacna. I trzy również obiekty zablokowane, które możecie odblokować w second handzie. Super opcja. I co ja bym Ci tutaj chciała zostawić? Co mi się na Tobie najbardziej podobało? Dobra, zostawię mu taką górę. Wygląda jak taki bogaty dzieciak właśnie z prywatnej szkoły. I przeskakujemy na dolną część garderoby. Wiecie co, w sumie to ja mu to zdejmę jednak, bo nie będziecie wtedy widzieć, jak będzie mieć tę koszulę, to nie będziecie widzieć, jak wyglądają góry tych spodni, jak są wykończone. No te spodnie do mnie jakoś wielce nie przemawiają, chociaż i tak w sumie wyglądają lepiej na panach niż na paniach, ale raczej fanką ich nie będę. Kolejne to są te spodnie sportowe, też tylko jedna wersja. To jest śliczne, to jest prześliczne, bardzo mi się podoba, nie pogardziłabym identyczną wersją, tylko że dla kobitek, bo chyba takich identycznych to nie ma. Tam doszły jakieś dresowe, z tego co pamiętam, ale takich identycznych nie ma, a te mi się bardzo podobają. Kolejne luźne z fajnym akcentem tutaj, takim łańcuszkiem na biodrze, także to jest spoko, szkoda, że nie rurki, bo ja jestem fanką rurek, ale fajny jest ten akcent na boku. Jeszcze jedne, takie bardziej sportowe, no tak, zdecydowanie na siłownię, bardziej niż na co dzień. Kolejne spodnie, te widzieliśmy już, widzieliśmy je na kobitkach z tymi kieszeniami, one mi bardziej pasują właśnie do facetów niż do kobitek, ale
ale też nie jestem ich fanką. Spodnie garniturowe, pięknie wykonane, fajnie skrojone i one też były dostępne dla kobitek. Jeszcze jedne spodnie dresowe, bardziej sportowe, no te mi się podobają też, fajne mają kolory. O tak, uwielbiam tego tygrysa, uwielbiam, w połączeniu z tamtą kurtką będą idealne. To też było na kobietkach. Widzę, że sporo jest obiektów, które są uniwersalne i dla kobiet, i dla mężczyzn. Fajnie, że możemy sobie na przykład ubrać tak samo i simeczki, i simów, to mi się podoba. Te są słabe, te spodnie są ultra słabe, wyglądają jak pierwsze jakieś spodnie z podstawki, gdzie jeszcze te obiekty były dużo mniej dopracowane, także no szału nie ma. Jeszcze jedne spodnie, tego nie było na kobietkach. Tego zdecydowanie nie było, tak, tego nie kojarzę, fajne, połatane, jakieś tutaj wielokolorowe, nawet centki są super, żałuję, że nie ma takich na babeczki, także te mi się mega podobają. Spodnie eleganckie, ale krótkie, nie przeskakuj Carmela, pokaż inne kolory. No dobra, te wykorzystywać będę na pewno, bo mi się też podobają, trochę dłuższe, takie 3/4, też eleganckie, będą fajnie z marynarką wyglądać, ultra, ultra ładne. I jeszcze jedne szerokie, no takich szerokich to ja fanką nie jestem, także może Wam się spodobają, dajcie znać, czy Wy lubicie właśnie takie szerokie spodnie, czy tylko ja jakoś, nie wiem, nie widzę w nich nic fajnego, czy Wy lubicie takie szerokie rzeczy, bo do mnie to zawsze słabo przemawia. Jeszcze jedne dresowe, ultra fajne, bardzo mi się podoba ten dresowy styl i sporo jest właśnie tutaj takich obiektów bardzo luźnych, które będą idealne na siłownię, czy po prostu gdzieś tam do polatania po domu, tak zwane domówki. No dobra, i jeszcze jedne fajne, eleganckie spodnie z paskiem. Pasek? To pasek chyba jest, tak, ale ten pasek jest taki mocno nienachalny, nie to co na przykład w tamtej spódnicy dla kobiet z tym takim mocno szerokim pasem. Tutaj ten paseczek jest taki bardzo delikatny, nienachalny, fajnie uzupełnia spodnie. I jeszcze jedne spodnie, które już widzieliśmy na kobitkach, te też mi się tutaj podobają, chociaż też do facetów mi bardziej pasują, bo są proste. I dzwony na moim nastolatku zdecydowanie mniej mi się podobają niż na nastolatce, w sensie na Aurelce wyglądały lepiej. No i kolejne sportowe, czy te mi się widzą? Średnio mi się widzą, ale nie ma tragedii, w sensie jak na sportowe to mieliśmy tutaj fajniejsze propozycje, ale da się je wykorzystywać. No i przejdziemy sobie teraz do dzieci, dla dziewczynek mamy całkiem sporo fryzur. Powiem Wam, że ta nawet na dziewczynkach nie wygląda tak źle, w sumie i tak mi się nie podoba tutaj to wykończenie, bo taki hełm się robi, ale na dziewczynkach wygląda nawet lepiej niż na starszych simkach. Widzę, że większość rzeczy jest powtórzona. Szkoda, że nie ma takiej fryzurki stworzonej typowo pod dzieciaczki, ale te fryzury są na tyle neutralne, że właśnie i na małych dziewczynkach wyglądają uroczo. No ta szczególnie. I fajnie jest skrojona na nastolatki i równie fajnie wygląda też na młodszych simeczkach. Jeśli chodzi o nakrycia głowy, to nie mamy nic, akcesoria nie mamy nic, makijaż nic nie mamy, a czy będzie coś w ubraniach, coś na całe ciało? Halo, nic nie ma? Naprawdę? Dla dzieciaków? No szkoda, ale dobrze, że chociaż te fryzury są. To od razu sobie i toddlery sprawdzimy, bo dla toddlerów też mamy te fryzurki, więc o, to nawet uroczy na toddlerkach. W sumie im młodszy sim, tym ta fryzura wygląda lepiej, na toddlery całkiem fajnie się nadaje. To też jest urocze, takie mega puszyste. Tu jest znacznie mniej tych fryzurek, ale i tak fajnie, że są. Szkoda, że nie ma tego warkocza takiego ładnego. To też jest przeurocze. Nakryć głowy, dodatków i makijaży nie mamy. A mamy stroje? Czy będziemy mieć jakieś stroje dla toddlerów? Nie, również dla toddlerów żadnych strojów nie dostaliśmy. Sprawdzimy teraz, jak się prezentują rzeczy dla chłopców, dla właśnie najmłodszych chłopców, czy w ogóle będą jakieś fryzury. Tak, mamy 3 nowe fryzury. Ta jest całkiem zacna, również warkoczyki. No może akurat do tego mojego sima mi nie pasują, ale myślę, że na jakimś ciemnoskórym lub ciemniejszym po prostu odcieniu karnacji wyglądałyby luksusowo. I jeszcze jedne włosy tutaj z takim wygoleniem. Czy będziemy mieć jakiś zarost dla młodszych chłopców? Nie, nie mamy. Nie mamy również czapek, dodatki, też się żadne nie pojawiły. Makijaże również, więc nie wiem czemu masz na sobie
makijaż, mój drogi, zdejmiemy Ci to wszystko i lecimy z ubraniami, podobnie jak dla dziewczynek z ubrań nie mamy nic, a jak będzie sprawa wyglądać z toddlerami, czy coś się pojawiło? Mamy 3 nowe fryzurki dla toddlerów płci męskiej, to jest fajne, to jest w sumie to samo, co tam Wam pokazywałam właśnie przed chwilą na chłopcach i również ta fryzurka, zarostu wiadomo nie ma, czapki nie ma, makijażu nie ma i co jeszcze mamy w ubraniach? Czy mamy coś w ubraniach? Nie, nie mamy. Szkoda, że dla tych najmłodszych nie doszły nam żadne ubrania. Zrobimy sobie teraz takie małe podsumowanie. Kasa, ja jestem zachwycona. Jest trochę rzeczy, które mi się średnio podobają, jest kilka rzeczy, którym się nie podobają, ale ogólnie i tak jestem zachwycona, bo jest mnóstwo rzeczy, które właśnie naprawdę bardzo trafiają w mój gust. Także myślę, że kas jest zacny i warto dlatego kasa sobie ten dodatek kupić, chociażby dla kasa, bo niektóre rzeczy są obłędne. Myślałam, że dzisiaj uda nam się również sprawdzić tryb budowania, ale ten przegląd trwałby zbyt długo, więc ja Wam go po prostu podzielę i tryb budowania możecie obejrzeć u mnie kolejnego dnia, czyli w sobotę. Zapraszam Was serdecznie, dajcie znać, jak Wam się kas podobał. Zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie, no i cześć!